Lewandowski, Mema Roxa, ze mną Łukasz Gołd, Parobiec, cześć. Witam wszystkich serdecznie, siema. Cześć. Kolejna gronda, będzie dobra zabawa. Wiadomo, zabawa musi być. No to tak, może co byś powiedział o swoim rywalu tak na rozgrzewkę? Nic nie wiem, nie znam mojego przeciwnika, nie sprawdzałem, nic nie wiem. Chodzimy, bijemy się, standard. Robi wrażenie na ważeniu? Nic nie robi dla mnie wrażenia, chyba mogę powiedzieć tak. Mieszka? Ja biłem z najlepszymi zawodnikami na świecie i nikt mi w oczy głęboko nie zajrzał, że tak powiem. Nie? Mieszkasz na co dzień w UK. Jak się zapatrują twoi koledzy stamtąd, nie wiem, klubowi, czy też z bramek, bo wiem, że jesteś szeryfem w jednym z miast, że bijesz się na gołe pięści. No nic, no kibicują mi znajomi koledzy i wspierają gdzieś tam zawsze jakieś pośmiechujki, jak to się mówi, nie? Ale to z czego się śmieją? No nie, no, zawsze gdzieś tam jakieś drętwy, wiadomo, żarty rzucają, ciężko mi teraz przytoczyć, nie? Wiadomo, że gdzieś tam nie ze mnie, tylko gdzieś tam, że znowu nie wygram i tak dalej, i tak dalej. No, ja im za każdym razem udowadniam, że można wygrywać. To jest chyba niezły wpis do CV, co? Jeżeli jest się szeryfem w mieście, jak bije się na gołe pięści w Polsce na grądzie. Nie, to nie jestem szeryfem, ale tak zwanym Durham Ranger, tak? No, to jak Chuck Norris. Z pół obrotu. No, brzmi to tak, nieźle. Jeszcze zapytam o to, bo ostatnio na KSW bił się Phil de Vries. Z tego co kojarzę, to wy trenowaliście w jednym klubie, nazwijmy to. Już chyba teraz nie trenujecie razem. Znaczy się, trenujemy, nie trenowaliśmy w jednym klubie, Phil. Jesteśmy dobrymi kolegami, bo biliśmy kiedyś razem. Phil, kiedy potrzebuje sparring partnerów do treningu, to dzwoni do mnie, czy mogę przyjechać, bo mieszkamy od siebie 50 km i przyjeżdżam i ćwiczymy razem, nie? Długo myślisz, że się utrzyma swoje panowanie w KSW, bo na razie nie ma na niego mocnego. No, musieliby kogoś naprawdę mocnego sprowadzić. Phil moim zdaniem powinien walczyć w UFC i tam też by bardzo dobrze działał, nie? No ja mówię, przed chwilą mówiłem w wywiadzie, teraz w UFC walczy tam Masvidal, z którym ja się biłem, którego pokonałem w 2015 roku i teraz jest w pierwszej dziesiątce w UFC, także. I Phil też ćwiczy z Tomem Aspinalem zresztą, także. Z najmocniejszym. No tak. No nie mówię o sobie. To się tutaj zgadza. No właśnie, a co ciebie popchnęło, bo to już twoja kolejna walka w gromdzie, żeby przejść z kickboxingu, z MMA do właśnie gołych pięści, gdzie dużo szybciej możesz sobie karierę i tę zabawę zakończyć. Myślę, że starość chyba, bo siadają mi biodra, siadają mi plecy i tak w MMA, kiedy bardziej się ćwiczy, kiedy się kopie z biodra, kiedy się rwa sorka, to boli. I potem człowiek się nie wysypia, boli i wszystko napierdala praktycznie cały czas. W tym wieku, nie? A gdzie są większe emocje? Walki na gołe pięści dla zawodnika, czy nie wiem, MMA na przykład? A ciężko powiedzieć. Powiem ci, że wszędzie są emocje, takie same chyba. To nie ma... Chyba takie pytanie to powinno się zapytać kibiców, nie? Myślisz, że gronda przyjęłaby się dobrze w Wielkiej Brytanii? Ja wiem, że tam jest ichniejsze bernakle, nazwijmy to, ale myślisz, taki projekt, wiesz, ma smaczek gronda jednak. Myślę, że można by było zrobić, załóżmy, zawody gronda kontra BKB, największa organizacja w Anglii. Tylko, że oni prowadzą konkurencję wagową, nie? Także u nich najlepsi są w wadze 70-80 kilo, a w wadze ciężkiej nie mają za mocnych zawodników, nie? Kto jest twoim zdaniem faworytem turnieju? Którego? Jutrzejszego? Nie wypowiadam się na ten temat. Jasne. Rozumiem to, a ta walka z zawodnikiem z Glory, z Kasiusem Klejem, kogo tutaj obstawiasz? Wiadomo, że Glebę. Gleba wchodzi i kończy kolesia w pierwszej rundzie. Kasius Klej wygląda jak jakiś kurde Mikołaj z Bebzonem takim wielkim. Chyba się nie przygotował zbyt dobrze. No, nie to, że cisnę z niego, ale jestem bardzo za Glebą, jesteśmy dobrymi kumplami. Jasne. Dobry krok, że Gromda wyszła za granicę, że tak powiem, i sprowadza takich zawodników? Dobre, ale na przykład ja napisałem komentarz, bo Cassius Clay powiedział, że on tu przyjechał po pas. Niech najpierw spróbuje w turnieju walki, a potem niech Kozaczy mówi, że przyjechał po pas. No, wszyscy z nas próbowali turniej i tu nie ma drogi na skróty, nie? Czyli turniej to jest tak naprawdę taki główny, podstawowy sprawdzian. Najmocniejsza rzecz w gromdzie, można powiedzieć. Tak, zgadza się. Wszystko ode mnie, Łukasz. Wielkie dzięki. Jeszcze powodzenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dzięki.